Przepraszam panią posłankę Pępek. Poprosimy panią posłankę Katarzynę Kotulę, bo coś tam usprawni obrady. Tak, to wystąpienie. Panie marszałku, panie ministrze, chciałabym oficjalnie wycofać złożoną w drugim czytaniu poprawkę. Korzystając z tego, że jestem na mównicy, panie pośle, chciałabym powiedzieć, że to nie sztuka iść w ilość, ale sztuka iść w jakość. Dziękuję serdecznie za wycofanie wniosku. To będziemy już mogli przejść do trzeciego czytania. A teraz zapraszam panią poseł Małgorzatę Pępek, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Pani psycholog, która błędnie podaje się za psycholożkę. Widzieliśmy już wiele przypadków nierównego traktowania Polaków bardzo przez rząd. Pani posłanko, teraz mamy do czynienia pani posłanko, z kolejnym. Przepraszam na chwileczkę. Panowie, tak panie pośle. Komentując piątkę moich dzieci, powiedziała, cytuję, nie sztuką iść w ilość, tylko w jakość. Pozostawiam to ocenie państwa. To jest skandaliczne. Ale co to jest w ogóle? Ale dobrze, już koniec. No dobrze. Dobrze, ponieważ pan Tadeusz... Dobra, ale już, panie pośle, niech pan... Mam nadzieję, że koniec. Niech pan już nie krzyczy. Pan poseł Tadeusz Cymański zabrał w tej sprawie głos. Macha rękoma, że kończymy sprawę. Przepraszam, pani poseł, panie poseł Małgorzata Pępek. Panie marszałku, Wysoka Izbo.